Jakie dwie rzeczy muszą się zadziać, żeby klient mógł i chciał kupić od Ciebie tu i teraz? Dzisiejsze nagranie pokaże nam właśnie, co musisz zrobić, do jakiej sytuacji musisz doprowadzić, żeby właśnie klient chciał kupić w tym momencie. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry moi kochani, witajcie serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale z cyklu Jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Dzisiaj skupimy się na tym, co my musimy zrobić, do jakiej sytuacji musisz doprowadzić w trakcie rozmowy z klientem, żeby ten klient zarówno mógł, jak i chciał kupić od Ciebie tu i teraz, w tym momencie. Żeby uniknąć tych wszystkich sytuacji, z którymi mierzymy się cały czas w sprzedaży, czyli ja to się muszę zastanowić, proszę do mnie zadzwonić za tydzień, dwa, trzy, miesiąc, pół roku, rok, albo ja to jeszcze muszę skonsultować nie wiadomo z kim i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie dwa czynniki muszą zaistnieć w trakcie Twojej rozmowy z klientem, żeby właśnie on mógł i chciał kupić tu i teraz. Ale zanim do tego przejdziemy, bardzo mocno Wam dziękuję za wsparcie naszego kanału w zasadzie. Kanał rozwija się bardzo dobrze, więc ja, dla mnie to jest największy powód do dumy, że jesteście ze mną, także łapka, sub. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dzwonek sobie ustawcie, żeby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami, a tych nagrań trochę będzie. No i co? I też bardzo mocno dziękuję Wam za wsparcie mojego telebohatera. I tutaj mała uwaga, pierwszy nakład książki powoli nam się kończy. W ogóle jestem w trakcie rozpoczynania pisania drugiej książki. Na razie Wam jeszcze nie powiem, co to będzie, ale mogę Wam powiedzieć, że też będzie petarda, tak jak dobrze oceniacie telebohatera, bo dalej ocena jest 10 na 10. Tak, też chcę przygotować bombę, petardę, oczywiście w temacie sprzedażowym, ale o tym, co to będzie, to dopiero powiem Wam za jakiś czas, jak już prace nad tą książką ruszą. Jeżeli nie macie jeszcze telebohatera, a chcecie lepiej sprzedawać zdalnie, lepiej i skuteczniej, to www.telebohater.pl. Tam jeszcze możecie nabyć książki ze swoją dedykacją, póki jeszcze są, bo za jakąś chwilę ich już po prostu nie będzie. I będzie trzeba je dodrukować, więc będzie jakiś przestój w sprzedaży. No ale dobra, bez product placementu jedziemy z tym, co tak na dobrą sprawę musi się zadziać w tej rozmowie. Czyli co trzeba zrobić, żeby ten Twój klient, ten Twój rozmówca, bez znaczenia, czy jest to klient indywidualny, biznesowy, bo tutaj nie widzę bardzo dużej zależności w biznesowym, co najwyżej no będzie to, że będą kolejne kroki, będą kolejne etapy i tak dalej. Natomiast chodzi mi o jedną konkretną rzecz. Żeby właśnie rozmowy nie kończyły się tym, ja muszę się zastanowić, ja to muszę przemyśleć, proszę do mnie zadzwonić za tydzień, miesiąc, pół roku, rok i tak dalej, i tak dalej. Dwie rzeczy, dwie bardzo istotne rzeczy. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się matryca tak zwanego Eisenhowera, która to jest wykorzystywana matryca do produktywności naszej, czyli w jaki sposób zarządzać swoimi zadaniami. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie na relację sprzedawcy z klientem, dowolną relację, to też słowem klucz, magicznym słowem w tym, żeby klient w ogóle mógł i chciał od nas kupić tu i teraz, jest słowo priorytet. Bo jeżeli Twój klient nie ma odpowiedniego priorytetu, to on nie będzie chciał podjąć teraz działania albo może mieć ku temu jakieś tam swoje różne opory. I teraz matryca Eisenhowera, ona mignie Wam tutaj razem ze źródłem tej grafiki, bo sobie zapożyczyłem tą grafikę razem z jej źródłem, pokazuje idealnie, jak to wszystko funkcjonuje. Bo zobaczcie, możemy podzielić zadania, które mamy na ważne i nieważne i pilne i niepilne. I teraz pojedźmy sobie od tyłu, czyli te zadania, które są dla nas nieważne tutaj i niepilne, to powinniśmy je ograniczyć lub w ogóle ich nie robić, bo nie są ani dla nas ważne, nie dają nam żadnej potencjalnej wartości i nie są też zadaniami pilnymi, więc po cholerę mamy je teraz robić. Jeżeli nie są ważne, ale są pilne, to powinniśmy je delegować lub po prostu też mówić nie, wykorzystując między innymi asertywną odmowę, o której już tutaj mówiłem, ona mignie zaraz tutaj. Jeżeli mamy zadanie, które nie jest pilne, ale jest ważne, to powinniśmy je zaplanować. I to jest bardzo często ta sytuacja, kiedy klient wie, że coś jest dla niego ważne, ale nie stanowi to dla niego teraz priorytetu, więc on sobie mówi, proszę do mnie zadzwonić za miesiąc, za tydzień, za pół roku, za rok, ja to muszę jeszcze z kimś skonsultować i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że to zadanie dla niego może być i ważne, ale nie będzie dla niego pilne, on nie ma wysoko priorytetu, bo zobaczcie, gotowi do działania jesteśmy wtedy, kiedy zadanie jest dla nas zarówno ważne, znaczy pilne, jak i ważne. Wtedy jesteś gotów, klient nasz jest gotów podjąć działanie tu i teraz. Czyli dla przykładu, jeżeli sprzedajesz suplementy diety, to jeżeli Twoje rozwiązanie nie będzie dla klienta pilne, no tam, no kiedyś sobie zadbam o zdrowie, bo jak zapytasz o zdrowie,
to on ci oczywiście, że powie, że tak jest dla niego ważne. Oczywiście, że tak. Natomiast pytanie, czy jest pilne? Nie, ja na razie, panie, to jestem zdrów jak ryba, mi to nie jest do niczego na ten moment potrzebne, to on nie będzie miał odpowiedniej motywacji, żeby podjąć działanie tu i teraz. Dlatego twoim zadaniem jest pokazać mu, dlaczego warto rozpocząć już dziś. Więc jeżeli sprzedajesz na przykład pakiet medyczny, pakiety medyczne, to każdy przytaknie ci, że to jest dla niego ważne, ale jeśli chodzi o pilność, to on powie, panie, ja jestem zdrów jak ryba. Więc możesz zastosować sytuację, czy były takie już historie w przyszłości, że zdarzyła się jakaś niespodziewana sytuacja, co zrobi jeśli, w jaki sposób się zareaguje, gdy wydarzy się taka i taka sytuacja, że pokazujesz mu, że to, że on dzisiaj z tego już skorzysta, będzie miał zabezpieczone, więc jest to dla niego działaniem pilnym. Jeżeli sprzedajesz dla przykładu serwisowanie maszyn, obojętnie jakie, niech to będą maszyny przemysłowe, twoja firma to sprzedaje, no to zobacz, to może być dla klienta ważne. Zazwyczaj pilne będzie wtedy, kiedy się już zepsuło. Ale twoje zadanie jest właśnie pokazać mu, że ważna jest dla niego ciągłość produkcji i pilne jest dla niego to, żeby ta maszyna była nastawiona, naprawiona tak o. Bo co zrobi, jeżeli będzie przestój? Ile dzisiaj kosztuje cię każda minuta, godzina przestoju? Ile traci na tym twoja firma? Jak to odbija się dalej na klientach? I zobaczcie, co ja robię. Ja zadaję odpowiednie pytania, bo zobaczcie. Ktoś, kto na przykład zgłasza się do mnie po szkolenie i na przykład jest to dla niego ważne, ale nie jest to pilne. Albo niech to będzie pilne, ale nie jest to jakoś super dla niego ważne, bo na przykład zespół mu zgłaszał, że oni tam jadą na jakiś wyjazd integracyjny, no więc jest to dla niego pilne, bo tam kazali mu się rozejrzeć ze szkoleniowcem, ale w zasadzie to nie jest ważne, bo w razie W to wezmą grilla, kiełbachy, gitarę na to blisko i też będzie super, nawet może i lepiej. Więc on wtedy nie ma odpowiedniej motywacji, żeby wykonać jakiekolwiek działanie. Jeżeli to jest natomiast dla niego ważne, ale nie jest pilne, czyli coś, z czym my się często spotykamy, że klient pyta o możliwość tam za parę miesięcy, to po drodze może wyskoczyć mu masa innych rzeczy, która spowoduje, że ten priorytet będzie się cały czas obsuwał. To nie będzie wysoko, więc moje zadanie jest pokazać mu, dlaczego ważne, żeby jego zespół zaczął jak najszybciej działać dużo skuteczniej, dużo sprawniej. Ile on dzisiaj na tym traci? Ile być może traci na tym jego firma jako organizacja, na tym, że handlowcy w nieodpowiedni sposób dzwonią do klientów? Bo zobaczcie, jeżeli coś jest dla nas ważne i pilne, to tutaj idealnie można przytoczyć sytuację, kiedy bardzo mocno boli nas głowa. Bo kiedy mocno boli ciebie głowa, to ty nie idziesz do apteki i nie dyskutujesz z panią za kasą o tym, że no panie, wczoraj kosztowała 10 zł, to samo opakowanie, a dzisiaj kosztuje 12. Nie, ponieważ jest to dla ciebie i ważne, i pilne. Bo zakładamy, że bardzo mocno boli cię głowa, więc chcesz się mega pozbyć tego bólu. Dlatego tak ważnym jest w odpowiedni sposób umieć zadawać pytania. Bo jeżeli my nie zadajemy klientowi odpowiednich pytań, coś, o czym już mówiłem kiedyś, czyli świadomy dialog, jeżeli chcecie, zrobię o tym osobne nagranie, natomiast jeżeli nie dojdzie do tego, nie wydarzy się ta sytuacja, nie doprowadzisz do tego, że twoje rozwiązanie będzie dla klienta ważne i pilne naraz, to klient będzie cię odwlekał w czasie. A co robić w sytuacji, kiedy klient mówi do ciebie, proszę do mnie zadzwonić za tydzień, miesiąc, rok, pół roku, ja nie mam czasu na takie rozmowy. O tym opowiem wam już w kolejnym nagraniu, co można zrobić w tej sytuacji. Także subskrybujcie kanał, jeżeli dzisiaj jeszcze tego nie robicie. Także łapka, sub, dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco. Książkę dostaniecie pod adresem telebohater.pl i widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia. Cześć.